To jest zupełnie inna energia. Zupełnie, zupełnie inny proces, zupełnie tworzy się inna historia. Ja nie twierdzę, że nagrywane spektakle jakby są złe, bo to nie jest prawda. Jakby one mają też swoją wartość i idzie też za tym mnóstwo emocji. Natomiast artysta, człowiek na scenie potrzebuje wymiany energii z widzem, potrzebuje zwrotnej energii. To jest taka trochę nieodzowna dla mnie rzecz. O wiele łatwiej się gra, kiedy jest żywy, prawdziwy widz, który reaguje, który wiemy, że patrzy i wiemy, że słucha, ale też czujemy energię. Czujemy energię od widza. To jest jak napęd dla aktora, przynajmniej dla mnie. Bardzo trudno było grać spektakle tak zwane online. Oczywiście staramy się wyobrazić sobie, że ten widz tam jest, ale to jest tylko złudzenie, nie czuć tego prądu, nie czuć tej energii. Straszne uczucie. Dopiero teraz to mogę powiedzieć po roku koncertów bez publiczności. To jest praca dwa razy trudniejsza, dwa razy większy wysiłek. Nawet sam fakt fizjologiczny, że kiedy nie ma oklasków, nie ma czasu na oddech, na chwilę przerwy między utworami, i to jest też ten problem, ale to, co jest najważniejsze i co chcę podkreślić, to że bez publiczności nie ma tej atmosfery unoszącej się w powietrzu. Czasem staram się modulować ten ładunek emocjonalny w utworze lżejszym czy trudniejszym, dlatego że na przykład śpiewam jeden utwór liryczniej, ale zauważam, że czuję to, że publiczność jest taka znudzona lekko, więc wtedy trzeba zmienić interpretację. W przypadku koncertów online takich bodźców nie ma. I co wtedy zrobić? Będę śpiewał albo nudno, albo za wesoło. Po prostu otwieram jakąś taką drugą swoją twarz, moją część, której tak naprawdę w normalnym, zwykłym życiu nie używam, a na scenie po prostu jestem inna. To jest przede wszystkim zderzenie dwóch materii, dwóch energii, które razem tworzą tą iluzję rzeczywistości. Wiadomo, my na scenie tworzymy własną, widz na widowni, oddychając, żyjąc energią, którą mu dajemy, oddaje nam swoją, to ładuje baterię. W sytuacji, kiedy zostajemy my jako artyści odcięci od możliwości pracy, od kontaktu z widzem, to nawet nie tyle, że nie mamy możliwości zarabiać. My przede wszystkim nie mamy tego podstawowego dialogu, którym dziś rządzi się nasz zawód. Osobiście czuję się dość pusty, wypłukany jakoby z emocji, wypłukany jakoby z chęci do czegokolwiek. Brakuje mi tego kontaktu z drugim człowiekiem, żywego kontaktu, żywego dialogu. No ja przyznam, że ja jestem takim zwierzątkiem scenicznym i ja zawsze jak jest widownia, to ja trochę dodaję do pieca. Dla mnie zawsze najcenniejsze nagrody na wszystkich festiwalach to są nagrody publiczności, ponieważ uważam, że to właśnie dla publiczności się występuje i jeżeli ona jest, jeżeli ona jej się podoba, to dla mnie nie może być nic piękniejszego. Nawet kiedy ćwiczę, kiedy nawet jeszcze na akademii z profesorem ćwiczyłem, to wychodziło różnie, raz lepiej, raz gorzej, i gdy nagle pojawiała się publiczność, to była przemiana. I nagle wszystko szło fenomenalnie. Magiczna energia płynąca z publiczności jest tak motywująca, przynajmniej dla mnie, że naprawdę aż chce mi się grać, chce mi się działać dla tych ludzi.